A zakończyłam ostatni projekt z Orange'em, który był dosyć taki inwazyjny, kontrowersyjny na pewno. Kontrowersyjny, wszyscy go zauważyli niewątpliwie. No tak, ale ja myślę, że obronną ręką z tego wszystkiego wyszłam. I Orange też. Kampania dla mnie była przede wszystkim śmieszna, zabawna, dużo było frajdy, wcielaliśmy się w różne tam role i nawiązywała do tego, co ostatnio się działo gdzieś tam w show biznesie. Może nie u nas, niekoniecznie u nas, ale że zostały były wykradane zdjęcia gwiazd, tak, nagie zdjęcia. No i ta kampania też ma taki przekaz, żeby pilnować swoich telefonów i tego, co tam się u nas zatrzymuje w chmurze, cloudzie. No. Jestem bardzo ciekawa, czy masz na przykład mail od swoich fanów, którzy są na ciebie obrażeni, że ich oszukałaś? Nie mam. Gdzieś tam, wiadomo, ja się liczyłam z tym, że będzie jakaś tam fala krytyki, ale jednak miałam tą też nadzieję, że ta kampania będzie zrozumiana, będzie troszeczkę inaczej rozpatrzona, że jednak ludzie zobaczą, że to jest taki może troszeczkę taki mały kroczek naprzód, żeby te nasze kampanie były troszeczkę inne, na innym poziomie, trochę utrzymane w innej konwencji. Okej, ja się zgadzam, że ona była dosyć ryzykowna i że, jak to się mówi, pojechaliśmy po bandzie, ale niczego nie żałuję. Dla mnie super akcja.